Source 2 w CSGO, co to może dla nas oznaczać? Porozmawiajmy, bo co jakiś czas zadajcie mi takie pytania. A ostatni film o Source 2 nagrałem ponad 5 lat temu. Z prostego powodu, przez kilka lat w tym temacie niewiele się działo. Jednak sporo info i przecieków pojawiło się w tym roku. Jednym z problemów wal związanych z Source 2 był fakt, że istnieje ogromny warsztat z wieloletnią twórczością społeczności, który by przepadł po przejściu na nowy silnik. W tym roku w tym temacie zostało wykonane wiele pracy, aby funkcje z warsztatu i różnych modeli mogły zostać przeniesione do Source 2, na co wskazały nam liczne update y do Doty. Więc wiemy, że na nowo pracują nad tym intensywnie. A co może oznaczać dla nas nowy silnik, nowy niepodzielowany kod, czyli spore ułatwienie dla deweloperów, wykorzystanie w pełni możliwości komputerów, lepsza optymalizacja, lepsze tworzenie kontentu dla społeczności? Bardzo dużo wskazuje również na zmianę nazwy, po prostu na Counter Strike i usunięcie określenia terroryści z gry, aby nie odstraszać potencjalnych sponsorów, mediów i tym podobne. Skiny i cały rynek również przetrwa w niezmienionej formie. Cała reszta, jak movement, granaty, samo gry i wszelkie tego typu elementy, to czysta spekulacja i nic o tym obecnie nie wiemy.